Wymóg stworzenia dokumentacji, z czego w ogóle wynika i, i czy musimy i taką dokumentację w ogóle stworzyć, e, czemu w ogóle służy dokumentacja, sobie powiemy. E, gdzie znajdziemy wymogi dotyczące treści dokumentacji? E, kilka słów, gdzie, gdzie szukać wskazówek na temat e, bezpieczeństwa IT, e, a konkretnie jak to powinno być uregulowane w dokumentacji. No, i must have według UODO, czyli omówimy sobie, jak UODO widzi dokumentację ochrony czy przetwarzania danych osobowych. Całe szczęście przychodzi nam tutaj urząd z pomocą i, i trochę podpowiada, co by należało uregulować. Proszę Państwa, skąd w ogóle jest wymóg stworzenia dokumentacji? Z czego on się wziął? W RODO mamy taki, taki przepis, który mówi, że uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. No i te środki obejmują wdrożenie przez administratora odpowiednik polityk ochrony danych. Więc proszę zauważyć, to jest jakby jeden z tych środków, jakie możemy wdrożyć, żeby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO. Innymi środkami są na przykład środki techniczne, czyli już wprost jakieś zabezpieczenia fizyczne, zabezpieczenia IT. Natomiast takim środkiem organizacyjnym są właśnie odpowiednie polityki, procedury ochrony danych osobowych, które, jeżeli oczywiście są stosowane, taki mają właśnie cel spełniać i, 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 i miejmy nadzieję, że spełnia, powoduje, że dane są przetwarzane zgodnie z RODO i też. Innymi przepisami o ochronie danych osobowych mającymi zastosowanie. Czyli czemu w ogóle służy dokumentacja, proszę Państwa, jaki jest w ogóle cel jej wprowadzenia? Przede wszystkim z perspektywy administratora, takiej patrząc z perspektywy takiego no, naszego, jako administratora interesu, bo, no bo nas jako administratora przede wszystkim to interesuje, żeby się uchronić przed jakimikolwiek sankcjami z tytułu niewłaściwego przetwarzania danych osobowych. Dla nas takim celem jest rozliczalność, czyli możliwość wykazania przez nas jako administratora, że my faktycznie żeśmy takie odpowiednie środki, w tym przypadku organizacyjne wdrożyli i są to właśnie odpowiednie procedury przetwarzania danych osobowych. Czyli mamy tą rozliczalność, jeżeli mamy taką dokumentację stworzoną, takie procedury i oczywiście przyjętą, i oczywiście odpowiednio zakomunikono, zakomunikono, zakomunikowaną przepraszam, osobom, które tę dokumentację mają stosować. Innym takim celem jest po prostu uporządkowanie procedur, bo może być tak, że pewne rzeczy sobie na przykład państwo uregulowali wcześniej w jakichś procedurach e, takich e, wybiórczych, e, dotyczących jakiegoś bardzo takiego wąskiego obszaru przetwarzania, nawet jeszcze przed wejściem w życie RODO. Wielu przecież administratorów miało wcześniej odpowiednie procedury. E, potem się pojawiały kolejne w razie po, potrzeb i, e, i stworzenie takiej e, Jednej procedury, która by zbierała wszystko, co żeśmy do tej pory wypracowali, czy to formalnie, czy bardziej nieformalnie, może pewne rzeczy się zwyczajowo w organizacji przyjęły, że robimy to tak, a nie inaczej. Stworzenie takiej jednej procedury ma za zadanie uporządkować te wszystkie zasady, zebrać je w taki przejrzysty zbiór jasnych reguł postępowania, co trzeba robić z danymi osobowymi. Ważne, proszę Państwa, jest formalne przyjęcie. O tym y, może na ten moment, kiedy mam już pięć lat od wejścia y, w życie RODO, od czasu, kiedy je stosujemy, y, może jeszcze może już jeszcze trochę, trochę m, po czasie, tak, żeby, żeby o tym mówić, natomiast z doświadczenia mam wrażenie, że jeszcze w niektórych organizacjach nie jest to jasne, że procedury muszą być formalnie przyjęte, że sam Zakup na przykład gotowych, przygotowanych jakichś wzorcowych procedur nie wystarczy i zapisanie ich na przykład na dysku komputera prezesa, ale oczywiście musi być formalnie przyjęta w organizacji ta procedura, gdyż inaczej ona nie ma takiej formalnej mocy obowiązującej. Co więcej, wówczas my jako administrator, czyli na przykład spółka. Nie mamy jakby podstawy, żeby egzekwować od swoich pracowników yy, przestrzeganie tych procedur, więc musi, musi nastąpić takie formalne przyjęcie tej procedury. Najczęściej w przypadku spółek to będzie uchwała zarządu, ale jeżeli na przykład statut spółki przewiduje jakiś inny tryb, yy, Wprowadzenia formalnego do używania takich wewnętrznych procedur, na przykład zarządzanie jednego z członków zarządu, to oczywiście taki inny tryb wchodzi w grę. Czyli czy jesteśmy podmiotem publicznym czy, czy, czy prywatnym, procedura musi być formalnie przyjęta. Kolejna rzecz, proszę Państwa, rola właścicieli procesów. Bardzo, bardzo ważna, i o tym się jeszcze nie, tak jakby mało mówi, jeżeli chodzi o. O administratorów. Najczęściej, jakby wszystkie zadania związane z wdrożeniem, dostosowania przepisów o ochronie danych ceduje się jednak na inspektora ochrony danych. Natomiast mało się akcentuje rolę właścicieli procesów biznesowych i potrzebę ich wyłonienia, do czego. Zdecydowanie zachęcam rekomenduję, żeby nawet wraz z wdrożeniem dokumentacji ochrony danych osobowych przyjąć na przykład odrębną uchwałę, gdzie będzie następował podział na procesy przetwarzania w danej organizacji plus na przykład dopisujemy do tego właścicieli procesów. Możemy to na przykład zrobić w rejestrze czynności przetwarzania też przy poszczególnych procesach, ale moje ocenie zdecydowanie warto, żeby żeby nawet w odrębną uchwałą ustalić tych właścicieli procesów. Oczywiście to nie muszą być osoby wskazane z imienia nazwiska, to może być według stanowiska, tak? Czyli na przykład właścicielem procesu rekrutacji będzie kierownik działu takiego i takiego. Więc warto warto zdecydowanie już na początku to ustalić, dlatego że, proszę Państwa, no zazwyczaj, jeżeli chodzi o ochronę danych, to nie ma chętnych, tak, w organizacji i jeżeli się faktycznie jasno nie ustali tego podziału zadań, to nie będzie po prostu ta ochrona danych funkcjonować. Co dalej? Procedury niestosowane w praktyce tracą na wartości, bo są właściwie martwe, tak, jeżeli, jeżeli są nawet formalnie przyjęte. I są zakomunikowane pracownikom, natomiast pracownicy tych procedur nie znają, nie stosują. Też nie ma, jakby od powiedzmy od przełożonych takiego prikazu, żeby te procedury stosować. To wówczas pozostaną one jedynie na papierze i cała, jakby ta ochrona, ta, która danych osobowych, która byłaby, gdyby zapewniona przy założeniu, że procedury są stosowane, no wtedy nam po prostu jakby odpada, tak, nie ma, nie ma to miejsca, pozostaje tylko zapis. Więc sens wdrożenia takiej procedury wówczas jest chyba tylko i wyłącznie taki, że w razie kontroli jesteśmy w stanie przedstawić, że mamy. Natomiast nie będziemy w stanie jakby wykazać, że, że ona jest faktycznie stosowana. A dopiero stosowanie tych zasad, które żeśmy sobie sami ustalili, przyjęliśmy, powoduje, że dane są faktycznie chronione. Ścisłe trzymanie się tych procedur powoduje, że znacznie, znacznie zmniejsza się ryzyko naruszenia przepisów, czy nawet naruszenia ochrony danych osobowych. Dobrze, gdzie znajdziemy wymogi dotyczące treści? Tak jak wspomniałam, z pomocą nam przychodzi Urząd Ochrony Danych Osobowych. I tutaj znajdą Państwo link do takich minimalnych, powiedzmy, wymogów, zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, co powinno się w procedurach znaleźć. Natomiast, co istotne, proszę Państwa, przepisy generalnie nie zawierają żadnych wytycznych odnoszą, odnoszących się do sposobu prowadzenia dokumentacji osobowych, jak również jej zawartości. Przepisy, czyli RODO, czy inne przepisy ustawy, nie Zawierają takich wymogów, natomiast są, są wytyczne, są stanowiska organów nadzorczych, i tak dalej, które faktycznie takie wskazówki dają. Takie wytyczne stanowiska organów nadzorczych nie są formalnie przepisami powszechnie obowiązującymi, więc bezpośrednio jakby nie obowiązują nas jako administratorów danych, natomiast na pewno są bardzo cenną wskazówką, jeżeli chodzi o to, co. Co ma się w tej dokumentacji znaleźć? No i też musimy pamiętać o jednej rzeczy, tak? Jeżeli UODO nam przedstawia, co jego zdaniem powinno być w dokumentacji przetwarzania danych osobowych, a jest to organ, który ma prawo kontrolować nas jako administratora, czy, czy nawet nakładać sankcje, to zdecydowanie praktycznie z naszej strony będzie się do tych wskazówek stosować. RODO nie określa formalnych wymagań dotyczących dokumentacji przetwarzania danych osobowych, dając tym samym właśnie taką dużą swobodę w tym zakresie administratorom danych. Stąd, proszę Państwa, procedury nie, nie muszą być rozbudowane. Ze swojej praktyki mogę Państwu powiedzieć, że znam organizacje, gdzie te procedury są naprawdę skąpe, by można powiedzieć tak, a, a mimo to ochrona danych osobowych działa dobrze, system działa dobrze związane jest to przede wszystkim z częstymi szkoleniami pracowników z takim wysokim poziomem świadomości, więc mimo, mimo niewielkiej objętości, jeżeli chodzi o treść procedur, działa, wszystko działa, ochrona danych osobowych działa i z drugiej strony mamy po przeciwnym biegunie też organizacje, gdzie procedury są super, tak widać, że ktoś się nad nimi napracował, prawnik, który obsługiwał organizację, ale często w organizacji jest na przykład maksymalnie jedna, czy dwie osoby, które mają w ogóle świadomość, że takie procedury istnieją. Także, także różnie to funkcjonuje. Jeżeli proszę Państwa chodzi o bezpieczeństwo IT, gdzie szukać wskazówek, to UODO pod tym linkiem tutaj niżej. Informuje nas, że takich wskazówek należy szukać w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i wydanym właśnie do tej ustawy rozporządzeniu. To się, to jest rozporządzenie w sprawie krajowych ram interoperacyjności. Minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, nazywane w skrócie rozporządzenie KERI. Jak Państwo widzą, to jest ustawa i rozporządzenie dedykowane podmiotom publicznym, natomiast jest jakby. To, co jest w tym rozporządzeniu, jest szeroko stosowane też przez podmioty prywatne jako taki akt prawny, do którego można się po prostu odnieść, tak? mimo że nie jest jakby bezpośrednio kierowany do podmiotów prywatnych, ale zawiera szereg wskazówek, jak powinno wyglądać bezpieczeństwo IT w organizacji. No i proszę Państwa, jeżeli chodzi o taki must-have, według kłód, to co, co powinno w dokumentacji się znaleźć w ocenie, Urzędu. Rejestr czynności przetwarzania i rejestr z kategorii czynności przetwarzania. I to faktycznie jest w RODO taki, taki wymóg, żeby taki rejestr prowadzić wprost wyartykułowany, więc tutaj nie ma wątpliwości, że taki rejestr powinien być prowadzony. Według UODO powinny być też wytyczne dotyczące klasyfikacji naruszeń i procedura zgłaszania naruszenia ochrony danych do UODO. Bardzo ważna procedura, bo taka krytyczna, jeżeli chodzi o ryzyka przede wszystkim dla organizacji, tak? dlatego że ten moment zgłaszania naruszenia jest często punktem krytycznym, neurologicznym, w którym się, no jak administrator, trochę tak narażamy na jakieś działania ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co więcej, UODO twierdzi, że powinna się również znaleźć procedurę na wypadek wystąpienia naruszeń mogących powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności. I wtedy jak Państwo pamiętają z artykułu 34 roku uruchamia się nam ten obowiązek zawiadomienia osób, których dane dotyczą o naruszeniu. Więc UODO chce, aby taka procedura właśnie zawiadomiania tych osób, których dotyczy naruszenie o o tym, że naruszeniu znalazło się w przyjętych przez administratora politykach. Procedura prowadzenia wewnętrznej dokumentacji stanowiącej rejestr naruszeń ochrony danych, czyli uregulowanie, jak prowadzimy ten nasz wewnętrzny rejestr naruszeń, w którym odnotowywane są wszystkie naruszenia bez względu na to, czy są zgłaszane do UODO i bez względu na to, czy zdecydowaliśmy się zawiadomić osoby objęte naruszeniem o tym incydencie, taki wewnętrzny rejestr i tak musi każdy administrator prowadzić. Co więcej, raport przeprowadzonej ogólnej analizy ryzyka powinien się znaleźć, a także raport z ocen skutków dla ochrony danych osobowych. Jeżeli w ogóle przeprowadzamy DPA i... Dokonamy takiej analizy, to taki jakby raport z tej analizy powinien być udokumentowany, czyli nie wystarczy, że sobie z głowy, że tak? sobie tę analizę w głowie przeprowadziliśmy, tylko musimy mieć na to dowód. Co dalej? Procedury związane z pseudonimizacją i szyfrowaniem według ŁODO powinny się znaleźć, plan ciągłości działania i procedury odtworzenia systemu po awarii oraz ich testowania. Testowania systemów. I to jest to, co powinno się znaleźć zgodnie z ułodowy dokumentacji. Na ten moment to jest, proszę Państwa, wszystko, jeżeli chodzi o, o prezentację, o ten krótki wstęp. I przejdziemy sobie, proszę Państwa, do omówienia dokumentacji. Do pytań z zaraz się po, po, po omówieniu odniosę. I teraz, proszę Państwa, tak, jak wygląda nasza dokumentacja? Składa się jakby z dwóch takich głównych części. To jest polityka bezpieczeństwa. I instrukcja zarządzania zasobami informatycznymi. I tu jest jakby tak, yy, powiedzmy, nazwijmy to część formalnoprawna, a tu część IT, czyli związana z takim bezpieczeństwem fizycznym, bezpieczeństwem IT. Czyli mamy takie dwa główne strzony, ale one się tak naprawdę jako całość składają na dokumentację. Ochrony danych osobowych. To jest jedność. Mamy dwa foldery, a to jest tak naprawdę jedna dokumentacja, i zaraz Państwu pokażę, z czego to wynika. I teraz tak, mamy teraz tą część formalno-prawną, mamy dokument, który się nazywa Polityka Ochrony Danych Osobowych, i do tego jest sporo załączników, bo aż 29. I teraz tak, proszę Państwa, otworzymy sobie ten dokument Polityka Ochrony Danych Osobowych i on wygląda w ten sposób. Lecimy do góry. Tu mają Państwo, jeżeli korzystają z wersji elektronicznej, tak po, po lewej stronie, nagłówki, co, co możliwe, takie szybkie, łatwe poruszanie się po poszczególnych elementach. I co w ogóle mamy, proszę Państwa, w tej polityce? Mamy takie trzy obszary uregulowane: to jest podział obowiązków w ramach systemu ochrony danych osobowych, procedury przetwarzania danych. Które mamy, pozyskujemy i przetwarzamy, a dalej mamy polityki ochrony danych osobowych, czyli jak um, przetwarzać te dane bezpiecznie. Czyli tutaj, co robimy konkretnie z danymi, a tutaj właściwie jak je zabezpieczamy, jeżeli by miała y, wyjaśnić, na czym polega różnica między tą częścią a tą. I co się, proszę Państwa, składa na te poszczególne części. Jak mamy podział obowiązków? To mamy najpierw tak, cele i zasady ochrony danych osobowych, i to są takie najważniejsze zasady, które wynikają z RODO, więc tutaj nie będzie jakiegoś większego zaskoczenia. Znają Państwo te zasady z artykułu 5 RODO. Dalej mamy, proszę Państwa, tak, zadania administratora jako takiego, które wynikają z RODO, i dalej mamy, proszę Państwa, zadania inspektora ochrony danych, czyli co robi inspektor. Do tego, proszę Państwa, mamy takie jakby procedury uszczegółowiające. Czyli masz główny dokument to jest polityka ochrony danych osobowych, to jest taka baza, natomiast do tego właśnie są załączniki, które stanowią właśnie takie doszczegółowienie pewnych kwestii. I na przykład, jak chcemy w ogóle zweryfikować, czy nam jest w ogóle ten inspektor ochrony danych potrzebny, to robimy to na podstawie takiego dokumentu analiza zasadności wyznaczenia JODA. Wracamy do folderu i mamy ten dokument. Otworzymy go sobie na chwilę. Analiza zasadności wyznaczenia inspektora. Króciutka, tak? To jest taka tabelka, z której oceniamy, czy w ogóle e, potrzebujemy tego inspektora e, wyznaczyć. Czy on jest nam konieczny. Jak już sobie na podstawie tego dokumentu ustalimy, że tak, musimy mieć inspektora, to przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli uchwała w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych. I to jest nakład drugi załącznik i tutaj mamy taką przykładową uchwałę, gdzie zarząd spółki tak na przykład powołuje inspektora ochrony danych. Mamy też coś takiego jak instrukcja zawiadomienia płodu o wyznaczeniu inspektora ochrony danych przez platformę ePUAP. App. Na sekundkę sobie otworzymy PDF-ie, tak, yy, się otwiera. Mamy tą instrukcję i tak jakby krok po kroku są zrobione takie screeny, co zrobić, żeby zgłosić inspektora ochrony danych, bo na ten moment można już tylko elektronicznie zgłosić inspektora. Dalej proszę Państwa, co mamy? Mamy taki dokument jak zespół do spraw ochrony danych. Jest to, nie jest to konieczność. Mamy w procedurze Zapis, że jest taka możliwość, żeby powołać zespół do spraw ochrony danych. I jeżeli by się administrator zdecydował, to może to zrobić. I wtedy takie powołanie zespołu odbywa się w ten sposób, że określa się, kto wchodzi w skład tego zespołu yy, i jakie są jego, jego zadania. Tak, Czyli można taki zespół powołać, jest to, jest to opcja. Yy, I tutaj mamy wymienione zadania inspektora ochrony danych. Tak. Mamy wymienione zadania przede wszystkim te, które wynikają z RODO wprost, ale proszę Państwa też potem przy poszczególnych procedurach też jest wskazane kto co robi, czyli na że jest to zadanie inspektora albo, że jest to zadanie właściciela procesu yy, biznesowego. Yy, I co mamy dalej? Czyli mamy tutaj część poświęconą Jodowi i dalej już przechodzimy proszę Państwa do... Yy, administratora systemów informatycznych. To jest taki, powiedzmy, naczelny zakładowy informatyk, który ma za zadanie pilnowanie systemów informatycznych tak, żeby one przede wszystkim wypełniały swoją rolę i i były bezpieczne. I dalej proszę państwa mamy właścicieli procesów biznesowych. Którzy odpowiadają w zakresie swoich kompetencji za zgodność realizowanych przez siebie procesów biznesowych z przepisami ochrony danych na zasadach określonych w paragrafach 10 20 niniejszej polityki. Proszę Państwa, czyli jakby w zakresie tych swoich procesów, to co jakby ciąży na administratorze, ciąży. Odpowiednio na właścicielach procesów biznesowych, czyli na tych, tych osobach, które są opiekunami danego procesu. Stąd mówiłam, że jest to tak istotne, żeby tych właścicieli procesów biznesowych wyznaczyć i w miarę precyzyjnie przypisać im obszary, które mają oni zgodnie z tą procedurą, Realizować. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy wyjść z takiego założenia, że nie chcemy takich właścicieli procesów biznesowych w ogóle wyznaczać i u nas będzie wszystko robił inspektor albo inna osoba, to taki, taki punkt w ogóle nie powinien mieć zastosowania. Tak, to oczywiście to tutaj, co proponujemy, to nie wynika wprost z przepisów, więc to nie jest tak, że każda organizacja musi przyjąć taką dokumentację i musi to właśnie właścicielów procesów biznesowych obarczyć takimi zadaniami, a nie innymi. Nie, nie jest to oblik, jest to, jest to propozycja, aczkolwiek zdecydowanie rekomendujemy, żeby taki właśnie sposób postępowania przyjąć. I tutaj mamy zadania właścicieli procesów biznesowych, który jest jakby takim no pierwszą osobą, jakby na pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o zapewnienie zgodności. Oczywiście przy pełnym wsparciu inspektora ochrony danych. I dalej mamy krótko o osobach upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, że są one zobowiązane do stosowania postanowień tej dokumentacji. I odwzorowaniem tego będzie zapis, który potem Państwu pokażę w upoważnieniu, gdzie osoba upoważnienia oświadcza, że ona zna dokumentację, zobowiązuje się jej do stosowania i jakby jest świadoma, konsekwencji nie, nieprzestrzegania właśnie dokumentacji i, i, i uchwalonych i przyjętych formalnie procedur. I dalej mamy, proszę Państwa, właśnie procedury przetwarzania danych osobowych. Najpierw mamy procedurę pozyskiwania danych osobowych, czyli podstawy prawne, na jakich w ogóle podstawach prawnych możemy dane pozyskiwać i w dalszej kolejności przetwarzać? I do tego proszę państwa też są procedury szczegółowe. Czyli jak mówimy o procedurach pozyskiwania danych i podstawach prawnych, no to na przykład mówimy o prawnie uzasadnionym interesie jako jednej z podstaw przetwarzania i żeby ocenić taki uzasadniony interes, trzeba przeprowadzić test równowagi. I mamy jako procedurę szczegółową właśnie test równowagi. Jest tutaj. Otworzymy sobie na chwilę. I tak to wygląda, tak? Czyli Elementy, które jakby musimy wziąć pod uwagę, ocenić, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, czy możemy dane przetwarzanie przeprowadzić, przetwarzanie danych i czy możemy to właśnie oprzeć na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera F, czyli prawnie uzasadnionego interesu. Mamy jeszcze jedną taką procedurę mm, szczegółową. Dokument dodatkowy, załącznik do polityki, to jest umowa udostępnienia danych osobowych. W razie, jakby nam się jako administratorowi zdarzyła sytuacja, żebyśmy udostępniali innemu administratorowi dane osobowe, a chcielibyśmy mieć na to podkładkę, to możemy udokumentować ten proces taką umową udostępnienia danych osobowych. I ona jest, proszę Państwa, też jako załącznik do, do naszej. Polityki. Wygląda to, proszę Państwa, tak. Nie jest długa. Krótka umowa mówi, kto co komu udostępnia, na jakiej podstawie, jakie dane są udostępniane i że jesteśmy odrębnymi administratorami i jaki, jakie zadanie się na każdym z administratorów w związku z tym leży. Także jest to taka krótka umowa, ale zdecydowanie rekomendujemy, żeby w przypadku udostępniania danych. Innemu administratorowi, w szczególności podmiotowi prywatnemu, no bo wiadomo, z ZUSem nie będą Państwo takiej umowy zawierać, ale jeżeli chodzi o udostępnianie do innych podmiotów prywatnych, w tym nawet do spółek z grupy kapitałowej, to rekomendujemy taką krótką umowę zawrzeć. Więc cały czas jesteśmy na tej procedurze pozyskiwania danych osobowych. Mamy odrębny paragraf poświęcony zgodzie, jak w ogóle zgoda powinna wyglądać. Do tego też mamy taką procedurę szczegółową, przykładowe oświadczenia woli i klauzule informacyjne. Lecimy sobie na załączniki. I proszę państwa, mamy O. Już otwieram. Załącznik do polityki przykładowe oświadczenia woli i klauzule informacyjne i tu mamy dla sytuacji, kiedy Bezpośrednio zbieramy dane od osoby fizycznej i, dla sytuacji, kiedy nie bezpośrednio zbieramy, czyli dostajemy dane od innego podmiotu. Treść klauzuli informacyjnej i też taką przykładową klauzulę zgody. Oczywiście można to zrobić inaczej. Mogą Państwo na przykład już bardziej to zrobić szczegółowo, w ten sposób, że stworzyć dla różnych procesów przetwarzania. Klauzule już takie gotowe, gdzie będzie wpisany rzeczywiście administrator, dane JODA, konkretnie podstawy prawne, cele przetwarzania, jest to jakby jedna z możliwości i też takie rozwiązania widziałam u, u obsługiwanych klientów. Czy takie rozwiązanie jest lepsze, czy gorsze? Z jednej strony, proszę Państwa, lepsze, jeżeli się już tutaj zrobi takie szczegółowe dla poszczególnych procesów klauzule, bo nie wymaga nie wymaga jakby myślenia od właścicieli procesów, tak, mają gotową klauzulę na przykład dla kandydata, dla pracownika i tak dalej i, i po prostu mogą ją od razu zastosować. Z drugiej strony, pewne rzeczy się zmieniają i być może co jakiś czas należałoby taką klauzulę informacyjną zaktualizować, więc jeżeli ten właściciel procesu dojdzie do wniosku, że on jak już ma wzór dokumentacji, to już nie będzie się zajmował dostosowywaniem, szczytywaniem i tak dalej, to jest wtedy pewne niebezpieczeństwo, że te informacje mogą się po jakimś czasie zdezaktualizować, tak, na przykład powinniśmy zmienić informacje co do transferu danych do państw trzecich i właściciel procesu Weźmie gotową klauzulę, będzie z niej korzystał, ale nie będzie już jakby zastanawiał się nad jej, nad jej aktualnością w momencie, kiedy stosuje tę klauzulę. Dobrze, więc proszę Państwa dalej, jeżeli chodzi o te procedury przetwarzania danych osobowych, mamy procedurę realizacji obowiązku informacyjnego. I tu właśnie mamy przykładowe oświadczenia woli i klauzule informacyjne, cały czas ma ten załącznik zastosowanie. Dalej mamy procedurę powierzenia danych osobowych do przetwarzania i tu jest jakby główny trząt tej procedury, czyli kto jest na przykład odpowiedzialny za zawarcie umowy powierzenia i tu mamy wprost, że odpowiada właściciel procesu biznesowego, tak, objętego powierzeniem przetwarzania. Więc jak to interpretować? Gdyby na przykład było tak, że kontrahent administratora Przesyła swój własny wzór umowy powierzenia, przesyła ten wzór bezpośrednio do właściciela procesu biznesowego. I ten właściciel prosi inspektora o zaopiniowanie. Co czyni inspektor, opiniuje umowę i odsyła ze swoimi uwagami, propozycjami zmian z powrotem do właściciela procesu biznesowego. Więc kto wtedy, proszę Państwa, powinien dopilnować, żeby ta umowa w ogóle została zawarta, oczywiście właściciel procesu biznesowego i i bywają, proszę Państwa, takie sytuacje, że właściciel procesu biznesowego nie jest tego świadomy. Na przykład prześle do kontrahenta z dalszymi uwagami i naszymi tą umowę powierzenia. Ale okaże się, że gdzieś tam ktoś o czymś zapomniał, dopilnować, tak, nie, nie przypomniał się z tą umową i koniec końców nie, do, nie dojdzie w ogóle do zawarcia tej umowy powierzenia. No i mamy jakby jasny zapis w procedurze, że za to odpowiada właściwie procesu biznesowego, tak? bo to on jakby jego zadaniem było w ogóle dopilnować, żeby ta umowa została zawarta, jak również to, żeby zbadać procesora pod kątem stosowanych zabezpieczeń, czyli wysłać do niego na przykład właśnie ankietę weryfikacyjną, dopilnować, żeby. Tą ankietę procesor wypełnił i dalej przekazać inspektorowi, żeby inspektor sprawdził udzielone odpowiedzi, czy ten procesor jest godny zaufania i można z nim dalej nawiązać współpracę. Więc to są takie, proszę Państwa, rzeczy, które nie warto szczegółowo uregulować, bo, bo inaczej potem no, pewne rzeczy jest jakby trudno jakby wyegzekwować, jeżeli nie jest jakby jasna odpowiedzialność za, za poszczególne. Czynności i mamy, proszę państwa, sporo wzorów umów powierzenia do tej naszej procedury powierzenia danych do przetwarzania. Mamy na przykład e, trzy wersje umowy powierzenia w sytuacji, kiedy to my powierzamy e, umowy powierzenia. E, dwie, kiedy my jesteśmy administratorem, a dwie, kiedy my jesteśmy procesorem. Czyli proszę zobaczyć jaki poziom szczegółowości. tak Mamy z jednej strony wersję umowy powierzenia, to jest wersja 0.1. To jest ta, która jest takim podstawowym wzorem umowy powierzenia, kiedy my jesteśmy ADO i powierzamy innej firmie przetwarzanie danych osobowych. A z kolei, proszę Państwa, przepraszam, umowa powierzenia tutaj. A z kolei, wersja 2 to jest, proszę Państwa, wersja umowy powierzenia, gdzie nadal my jesteśmy administratorem i powierzamy komuś przetwarzanie danych. Natomiast to jest taka wersja rozszerzona, czyli ona dotyczy sytuacji, kiedy ten nasz procesor jest. Yy, Mniej godny zaufania. Z naszego badania nam wyszło, że, że, że powinniśmy go jednak dodatkowo obwarować różnymi obowiązkami, żeby mieć pewność, że nasze dane przez nas powierzone będą bezpieczne, więc to jest taka umowa, gdzie znacznie są rozszerzone obowiązki procesora w stosunku do tej wersji 01. I mamy, proszę Państwa, jeszcze wersję 03 umowy powierzenia, i kiedy się ją stosuje. Ten wzór stosujemy, gdy administrator, czyli my, ten podmiot, który stosuje tą dokumentację, i ją sobie przyjął, występuje z pozycji podmiotu przetwarzającego. I żeby się to nie pomyliło, mówimy o sytuacji, kiedy my będziemy procesorem. Czyli mamy jakiegoś kontrahenta, który będzie administratorem danych, my będziemy procesorem i chcielibyśmy troszeczkę tak uciec do przodu, nie pozwolić mu na to, żeby on nas zasypał swoim wzorem umowy powierzenia, bo my już mamy gotowy, my tam mamy wszystkie zapisy wypracowane i chcielibyśmy, żeby to na tych zapisach praca się odbywała. No to wysyłamy naszą wersję umowy powierzenia i ona jest tak skonstruowana, żeby była maksymalnie dla procesora korzystna bo my jesteśmy wtedy procesorem i chcemy, żeby te, te zapisy były no, dla nas przede wszystkim pod nas zrobione w naszym interesie, tak żebyśmy jako procesor mieli tych obowiązków jak najmniej. No i mamy proszę Państwa jeszcze wzór umowy podpowierzenia i podobna sytuacja, czyli mamy sytuację, kiedy my podpowierzamy do innego podmiotu i wtedy jest to umowa podpowierzenia, wersja 3.1. I jeszcze jest sytuacja, kiedy nam się podpowierza dane osobowe, to wtedy mamy umowę podpowierzenia kolejną. Także wersja 1.1, kiedy my podpowierzamy, wersja 3.1, kiedy nam są dane podpowierzane. Łącznie, proszę Państwa, masz pięć wzorów umów powierzenia bądź podpowierzenia mamy w naszej. Dokumentacji. Kwestia, proszę państwa, żeby to stosować, tak, bo jeżeli właściciel procesu biznesowego nie będzie w ogóle miał wiedzy, że takie wzory są i kiedy który stosować, no to się rzeczy ich nie zastosuje, tak, więc cała ta praca nad, nad konstrukcją, żeby te przepisy były akurat dla nas korzystne, a nie dla drugiej strony umowy. Po prostu będzie na nic, tak, jeżeli, jeżeli nie będzie wiedzy, że, że coś takiego w ogóle funkcjonuje. Dobrze, proszę Państwa, lecimy dalej. Mamy też procedurę przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej, i tu jest ta procedura opisana właśnie w paragrafie 17. Dodatkowo stworzyliśmy taką ankietę przekazywania danych do państw trzecich. Już ją otwieram. Sekundkę. Ona jest po angielsku, proszę Państwa, bo ona jest stworzona dla importera danych w państwie trzecim. Czyli jak my eksportujemy jako podmiot europejski dane do kraju spoza Unii Europejskiej, to wtedy oczywiście musimy z rozdziału 5 RODO zastosować zabezpieczenia, no i jednocześnie ta. Ten questioner ma za zadanie wybadać, jak, jakie jest prawo i praktyki przetwarzania danych w tym państwie trzecim, do którego dane będziemy przekazywać. Po angielsku, no bo siłą rzeczy będziemy najpewniej w tym języku się z tym importerem danych komunikować. Dalej mamy procedurę ustalania modelu współadministrowania danymi, czyli kiedy w ogóle Coś takiego ma miejsce. Pojawia się na przykład obowiązek, żeby uzyskać opinię inspektora ochrony danych, jeżeli są wątpliwości, czy, czy mamy to współadministrowanie, czy nie. No i co wtedy? Jeżeli ustalimy współadministrowanie, to mamy przykładową umowę współadministrowania naszej dokumentacji. I mamy, proszę Państwa, współadministrowanie, propozycja uzgodnień. Co to jest? Czy, czy to jest to samo co wyżej? Nie. Tutaj mamy umowę współadministrowania pomiędzy dwoma lub więcej współadministratorami, czyli jak oni się ze sobą umawiają, jak będą dzielić obowiązki. A ten drugi załącznik, współadministrowanie, propozycja uzgodnień, to jest coś, co udostępniamy, Osobom, których dane dotyczą. Czyli, jakby na przykład taki kandydat, którego dane są współadministrowane przez dwie lub więcej spółek z grupy kapitałowej, chciał się dowiedzieć, tak? No, okej, okay, jesteście współadministratorami, to, to ja bym chciał wiedzieć, jak między sobą podzieliście obowiązki wynikające z RODO, które macie względem. Yy, o, między innymi względem mojej osoby i ogólnie zgodnie z rozporządzeniem, to wtedy możemy mu właśnie taki wyciąg z tej naszej umowy zrobić i przedstawić właśnie w, w formie takiego dokumentu współadministrowanie propozycja uzgodnień yy, i Wtedy będziemy jakby mieli ten, ten obowiązek spełniony, bo na żądanie takiego, takiego wyciągu może osoba, której dane dotyczą, której dane są współadministrowane, żądać. I tu jest ten dokument, proszę Państwa. Co dalej? Lecimy. Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą, jak powinno przebiegać, w jakim terminie powinny być. Realizowane prawa. Tutaj możemy sobie wskazać, jakimi kanałami się mogą kontaktować osoby, które zgłaszają właśnie określone żądania z RODO. Ta procedura jest, proszę Państwa, uszczegółowiona w dokumencie y, procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą. Czyli tutaj te, mamy, jakby, takie najważniejsze zasady, jak, jak w ogóle reagować na wnioski y, realizacji praw z RODO, a tu mamy już takie szczegóły i sobie. Na sekundkę otworzymy ten dokument. On jest troszeczkę bardziej rozbudowany w stosunku do, do, do innych tych szczegółowych procedur. No, i tutaj mamy, tak. Jak odpowiadamy, kto ma odpowiadać, w jakim czasie, że możemy wprowadzić rozsądną opłatę, jak realizujemy prawo dostępu do danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia i tak dalej. Także tutaj mamy taką przykładową procedurę. Dalej mamy procedurę uwzględnienia ochrony danych osobowych, uwzględnienia, przepraszam, ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych. I do tego też jest procedura szczegółowa. Także tutaj są takie zasady ogólne. Do tego jest procedura szczegółowa, ona się nazywa polityka Privacy by Design i by default. Te stanowi załącznik do, do polityki. Czyli jak w ogóle do tego podejść. Oprócz tego jeszcze, proszę Państwa, jest do, do, tego, do tej szczegółowej procedury jest stworzony taki arkusz, w którym oceniamy taki planowany proces przetwarzania, czy on będzie zgodny z przepisami. Czyli oceniamy takie różne elementy, które musimy wziąć pod uwagę, żeby w ogóle podjąć decyzję, czy, czy ten proces możemy przeprowadzić proces przetwarzania danych i ewentualnie na jakich warunkach. Więc to, to na pewno istotne, jeżeli chodzi o nowe procesy. Dalej mamy, proszę Państwa, polityki ochrony danych osobowych, czyli tak, jak postępować, żeby te dane przetwarzać w sposób taki bezpieczny i zgodnie z, z RODO. Polityka szkoleń mamy. Kto odpowiada za organizację szkoleń? Tutaj akurat wskazaliśmy inspektora. Z czego się odbywa szkolenie? Że szkolenie się odbywa przed dopuszczeniem osoby upoważnionej do czynności przetwarzania danych, że jest realizowane w formie e-learningu. Także proszę Państwa, jakby yy, yy, to jest jakby opcja, tak? ale jakby Państwo na przykład w swojej organizacji przyjęli, że e-learning że e się nie sprawdza, tak? że chcą Państwo jakby na żywo szkolić na spotkaniu stacjonarnym czy nawet na spotkaniu online, ale takim, na żywo, to wówczas oczywiście tutaj trzeba odpowiednio zmienić. Tu na przykład sobie właśnie wprowadziliśmy, że to będzie forma e-learningu, dlatego, że to jest po prostu produkt, który proponujemy klientom, jeżeli chodzi o. Szkolenie pracowników, stąd właśnie do myślenia taki został zapis wprowadzony. I za obsługę platformy szkoleniowej odpowiada kierownik komórki właściwej sprawach kadr. Tak, żeśmy przyjęli, oczywiście można zrobić inaczej, ale ponieważ najczęściej się to tak u klientów odbywa, to takżeśmy przyjęli, jeżeli chodzi o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej. Tu nie ma żadnej dodatkowej szczegółowej procedury, czyli tutaj się zamykamy, jeżeli chodzi o politykę szkoleń. Dalej mamy politykę nadawania upoważnień. I mamy, proszę Państwa, trzy wzory: mamy upoważnienie i pełnomocnictwo. To jest upoważnienie dla osoby, która będzie dalej nadawała upoważnienia, czyli takiego pierwszego upoważnionego. Mamy takie zwykłe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i też upoważnienie do przetwarzania danych szczególnych kategorii. I te wzory, proszę Państwa, znajdą państwo tutaj, tak? Mamy upoważnienie, to zwykłe dla wszystkich. Tu mamy upoważnienie i pełnomocnictwo, czyli to dostaje jedna jakiś ograniczony krąg osób w organizacji. No, no na przykład kierownik działu kadr, tak? Czyli to jest osoba, która dostaje dla siebie upoważnienie, ale jednocześnie dostaje pełnomocnictwo od administratora, żeby mogła upoważniać w imieniu administratora inne osoby do przetwarzania danych. No i jest odrębnie zrobiliśmy upoważnienie do przetwarzania danych szczególnych kategorii. Tak jak sobie, że tak powiem, życzy Kodeks Pracy, czy ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dalej mamy politykę zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych, taką bardzo istotną, tak jak wspomniałam, taka newralgiczna. Ten dokument szczegółowy bardzo się Państwu może przydać, jeżeli chodzi o edukowanie pracowników, bo to są przykładowe naruszenia ochrony danych. Otworzę go na chwilę. Czyli to jest załącznik do procedury, takie przykładowe naruszenia. I tutaj mamy wymienione takie najbardziej powszechne, że tak powiem, na przykład wpuszczenie do pomieszczeń nieznanych osób i dopuszczenie do ich kontaktu ze sprzętem komputerowym. Albo zauważenie śladów manipulacji przy układach sieci komputerowej lub komputerach. Albo pamięć USB ukradziona podczas włamania. Więc tutaj są takie najbardziej popularne. Przykłady, i to można po prostu nawet wysłać do pracowników, tak co jakiś czas w ramach takiej przypominajki, żeby oni w ogóle wiedzieli, co to, co to jest to naruszenie, żeby im świtało w głowie, co należy traktować jako naruszenie, i ewentualnie wtedy poinformować JODA. Co mamy dalej? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o obsługę naruszenia, to mamy jeszcze jedną taką szczegółową procedurę, załącznik do polityki to jest analiza naruszenia ochrony danych. I ona, proszę państwa, wygląda w ten sposób. Yy, opisujemy stan faktyczny, wszelkie okoliczności, naruszenia i tak dalej. I dalej jest informacja, jak liczyć wagę naruszenia. I tutaj mogą Państwo skojarzyć, jeżeli korzystają z tego z naszego kalkulatora wagi naruszeń, y, że y, to jest właśnie jakby ta, ta procedura. Tu mamy rozpisany ten wzór. Y, natomiast na no raczej nikt tego nie liczy na piechotę. Można sobie albo porobić jakieś formuły w Excelu na podstawie tych wartości, albo po prostu z gotowego narzędzia skorzystać, czyli z naszego kalkulatora, który już pewnie Państwo znają, bo, bo mnóstwo podmiotów z niego korzysta. Tak? Czyli proszę pamiętać, że jakby ta procedura jest tak naprawdę w formie takiej, yy, takiego formularza tak, onlineowego zaimplementowana właśnie w tym miejscu i tutaj możemy sobie uzupełniać okoliczności naruszenia i oceniać, czy musimy je w ogóle zgłosić do UODO. Dobrze, proszę Państwa, dalej jest polityka przeprowadzania analizy ryzyka dla zasobów uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych. Jest bardzo, proszę Państwa, istotna procedura, bo wiem z doświadczenia, że jeżeli są Jakieś naruszenia związane z wyciekami danych, zagubieniem danych, dostępem osób nieuprawnionych, to standardem jest żądanie ze strony UODO, żeby przedstawić właśnie taką analizę ryzyka dla zasobów uczestniczących w operacjach przetwarzania. Na pewno się o to UODO w przypadku tego typu naruszeń zgłosi, jeżeli oczywiście Państwo będą informować UODO o takim naruszeniu. I do tego też są właśnie szczegółowe procedury w załącznikach. Ogólna analiza ryzyka dla zasobów. Otworzymy sobie na chwilkę. Zobaczymy, jak to wygląda. I mamy, jakby informacje, jak w ogóle taką analizę przeprowadzić, jak szacować ryzyko, identyfikować następstwa. No i wzór na obliczenie, właśnie ryzyka. I kwestie ustalenia planu postępowania z ryzykiem. Czyli co zrobić, żeby to ryzyko na przykład przypadkowego ujawnienia danych, zniszczenia, utraty dostępu, żeby to ryzyko zminimalizować. Dalej mamy, proszę Państwa, politykę przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, czyli DPIA. Do tego też jest szczegółowa procedura. Procedura oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych. Czyli tutaj są takie zasady powiedzmy najważniejsze, a tu już mamy takie szczegóły konkrety i ona wygląda państwa w ten sposób troszeczkę bardziej rozbudowana bo dużo elementów trzeba wziąć pod uwagę jeżeli chodzi o przeprowadzanie właśnie oceny skutków dla ochrony danych ale tutaj mamy na jakie pytania musimy odpowiedzieć mamy taki wykaz i i wyjaśnienie pytania tak jak w ogóle rozumieć to pytanie czyli tu mamy krok po kroku wyjaśnione, jak mamy w ogóle przeprowadzić właśnie DPIA, no i kiedy w ogóle musimy przeprowadzić. W ramach tej pierwszej tutaj tabelki oceniamy, czy w ogóle musimy przeprowadzić to DPIA, w jakich okolicznościach, przy jakich operacjach przetwarzania. Mamy politykę audytów systemu ochrony danych osobowych, kto przeprowadza, kiedy przeprowadza. Kiedy informuje administratora o planowanym audycie, co zawiera plan audytu, na jaki okres jest przygotowywany plan audytu, w jaki sposób jest sporządzany. Ale jest na przykład też taki dosyć szczegółowy tutaj zapis odnośnie tego, jak długo przechowywać raport z audytu. Zaproponowaliśmy 6 lat, tak? Jako taki. Adekwatny okres, przez jaki ten raport z audytu będzie przechowywany. Plan audytu jest taką właśnie też procedurą szczegółową do polityki. Dalej mamy rejestr kategorii czynności, rejestr kategorii rejestr czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania. Prowadzi administrator, więc tutaj bym proponowała, w rejestrze po prostu wpisać właścicieli procesów przy poszczególnych procesach, żeby oni jakby za tą swoją cząstkę byli odpowiedzialni. Wzór przykładowy rejestru znajdą Państwo też jako załącznik do polityki. Co dalej? Mamy proszę Państwa, tyle jeżeli chodzi o kwestie formalno-prawne. Mamy w podsumowaniu informację, że to jest wewnętrzna regulacja administratora, obowiązuje wszystkich pracowników, że obowiązuje od dnia wprowadzenia w życie, że każdy, kto przetwarza dane posiadane przez administratora, jest obowiązany do ich stosowania. I jeszcze tylko Państwu pokażę jedną rzecz, o której wspomniałam, która jest w upoważnieniu to jest właśnie to oświadczenie pracownika. Także że on się zapoznał z dokumentacją i zobowiązuje, zobowiązuje się do jej stosowania. Z perspektywy administratora to jest o tyle istotne, że jeżeli pojawi się jakieś takie naruszenie z winy no z pracownika, co się często zdarza, gdzie się po prostu mylą, to wtedy dobrze jest móc wykazać jako administrator, że, że ten pracownik jakby był uświadomiony, tak, że on nam oświadczył, że on zna procedurę, zna przepisy i że on się zobowiązał do ich stosowania, więc mamy mamy, mamy kwit, tak, gdzie on nam potwierdził, że on będzie te wszystkie zasady tu na, tutaj przez nas usta, ustanowione, będzie tych zasad przestrzegał. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze sobie tak na króciutko przejdziemy przez tą drugą część procedury, czyli instrukcja zarządzania zasobami informatycznymi. Niewiele nam czasu zostało, więc tylko jakby pokażę Państwu na jakiej to zasadzie funkcjonuje. Takiej samej jak ta część pierwsza. Przy czym proszę pamiętać, że to jest spójne, czyli jakby Państwo muszą jednocześnie, by przyjąć i tą część formalnoprawną i tą część IT. I mamy nawet to na początku wylistowane, te wszystkie załączniki. Proszę zauważyć. Tu to, to mamy definicję. O. Na niniejszą dokumentację składają się. I to była ta część formalno formalnoprawna, czyli polityka ochrony danych osobowych wraz z z 27 załącznikami i instrukcja zarządzania zasobami informatycznymi wraz z 23 załącznikami. Czyli jest to wszystko jedno, tak? Czyli dokumentacja to jest ten jeden folder i ten drugi folder, czyli część formalno-prawna, część IT, to jest wszystko jedna, jedna całość. I jeżeli chodzi o. Tą część IT, to ona się z takiego dokumentu przewodniego składa, czyli instrukcja zarządzania zasobami informatycznymi, i do tego jest cały szereg takich szczegółowych procedur. One są też wymienione tutaj, te szczegółowe procedury, podobnie jak było w przypadku polityki. Więc jakby tu jest ogólnie opis, na przykład, czego dana procedura dotyczy i jest informacja, gdzie są. Szczegóły, tak? I co mamy? Mamy na przykład monitoring ryzyka wystąpienia awarii systemów informatycznych, mamy zasady nadawania uprawnień w systemach informatycznych, istotna jest to procedura. Może bym nawet powiedziała, że jeszcze istotniejsza jest w kontekście no może nie istotniejsza, ale równie istotna, jeżeli chodzi o odbieranie uprawnień, bo, bo często się zdarza, że administratorzy nie pamiętają, żeby odbierać uprawnienia, kiedy kończy się współpraca z daną osobą czy stosunek pracy. Zasady bezpieczeństwa fizycznego, środowiskowego, są na przykład zasady korzystania z poczty elektronicznej i tam są, proszę Państwa, czasem tak szczegółowe uregulowania, jak na przykład, czy można korzystać w ogóle z komputera prywatnego, tak, po jakim czasie jest. Um, musi być ustawiony, wygaszać taki automatyczny. Jeżeli pracownik sam nie zablokuje komputera podejście od stanowiska pracy. Jest, proszę Państwa, jest na przykład norma niszczarki, minimalna wskazana. Jest, proszę Państwa, na przykład w regulaminie użytkownika, czyli takim zestawie, które jakby zasad, które kierujemy wprost do Każdego poszczególnego, że tak powiem, zwykłego pracownika jest na przykład uregulowane to, że jeżeli on nie, nie zablokuje komputera od Podejście od stanowiska pracy, to jest to naruszenie obowiązków pracowniczych, tak, które może się z jakimiś określonymi konsekwencjami wiązać. Więc, więc są dość, proszę Państwa, szczegółowe te uregulowania. To, że na przykład zabronione jest umożliwianie osobom nieupoważnionym dostępu do systemów IT, czy logowanie się w systemie informatycznym na identyfikatorze innego użytkownika. To może, proszę Państwa, na ten moment wybrzmieć jako jakaś oczywistość, tak? Ale to dosłownie na, na dniach mieliśmy taki przypadek, kiedy um, u jednego z naszych klientów pracownica odchodząca um, weszła na skrzynkę taką um, dostępną dla kilku osób. Ona była nazwana ta skrzynka administracja, małpa i dalej domena klienta. Tam miało dostęp kilka osób, tak? I jakby powysyłała sobie z tej skrzynki różne dokumenty na swój adres mailowy prywatny. I, I to było szereg dokumentów zawierających dane osobowe. I to jest, proszę Państwa, coś, co było jakby szczegółowo uregulowane w procedurach, i, i na pewno nie powinno tego zrobić, ale no, te procedury po prostu nie były, nie były znane. Ale całe szczęście też administrator miał potwierdzenie, że pracownica te procedury zna i się z nimi zapoznała, więc proszę mi wierzyć, że to, że wiele takich sytuacji. Z życia codziennego jest naprawdę szczegółowo uregulowanych w, w tychże procedurach. Więc tak to, proszę Państwa, wygląda. Czyli mamy tutaj instrukcję nadawania uprawnień, stosowane środki uwierzytelniania, protokół przekazania mienia pracownikowi, czyli tableta, telefonu, tak komputera stacjonarnego, procedura rozpoczęcia pracy, wykonywanie kopii bezpieczeństwa, czyli kopii zapasowych, mamy zasady użytkowania sprzętu komputerowego mobilnych nośników danych, czyli na przykład pendrive'ów, zarządzanie dostępem zdalnym. Mamy na przykład procedurę ochrony danych w trakcie pracy zdalnej, której jakby potrzeba wywiązała się stworzenia po, po jakby wejściu w życie tych nowych przepisów dopuszczających pracę zdalną zgodnie z kodeksem pracy. Dobrze, proszę Państwa, teraz mam do Państwa taką prośbę, żeby wypełnić ankietę. Bardzo byśmy prosili, mają Państwo e, o, powinna się Państwu taka e, pojawić opcja właśnie wypełnienia e, ankiety. Tam mamy e, kilka pytań do, do Państwa. Bardzo byśmy chcieli, żeby, żeby Państwo odpowiedzieli. Tak, będziemy jakby lepiej wtedy funkcjonować, jeżeli będziemy wiedzieć, co, co jest do poprawy, a co jest OK, żeby żeby lepiej Państwa wprowadzać jakby w świat ochrony danych. A w międzyczasie ja tylko zerknę na Państwa pytania z czatu. Troszeczkę ich jest, więc kto jeszcze ma czas i ochotę, to, to proszę zostać. Ja się postaram na wszystkie odpowiedzieć, choć już jesteśmy po, po czasie, ale postaram się nie pozostawić żadnego pytania bez odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Jaką część wymienionej dokumentacji tworzy... Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Proszę pana, w praktyce to pewnie wszystko otworzy, tak? Teoretycznie, zgodnie z RODO, administrator powinien przyjąć te odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, czyli to administrator powinien stworzyć procedury i polityki. Nawet takie stanowisko Łodo się swego czasu pojawiło kto powinien tworzyć dokumentację. Ale teoria. Zdaję sobie, proszę państwa, sprawę z praktyki. Zdaję sobie sprawę z tego, że de facto to inspektor wszystko robi, jeżeli chodzi o polityki, procedury, wzory umów powierzenia itd. I chyba długo, długo jeszcze nie znajdziemy sposobu, jakby to można było minąć, bo gdybyśmy chcieli to zrobić tak idealnie, tak jak przewiduje RODO, tak? czyli że inspektor jest właściwie tylko tym takim nadzorcą, kimś, kto pilnuje, stoi z boku i podpowiada, co jest źle, co jest niedobrze, to tak naprawdę musiałaby być w organizacji jeszcze inna osoba, która by miała odpowiednią wiedzę do tego, żeby stworzyć te procedury. Więc mało, która organizacja jest sobie w stanie na to pozwolić de facto niestety robi inspektor ochrony danych przygotowuje dokumentację. Ale oczywiście gdybym miała zgodnie ze sztuką odpowiedź na to pytanie to oczywiście to administrator nie inspektor robi dokumentację przygotowuje dokumentację. Dobrze co więcej. Czy nagranie prezentacja będą udostępnione? Tutaj bym prosiła o kontakt z organizatorem szkolenia. Nagranie tak, będzie wszystkim, wszystkim udostępnione prezentacja dla, bo dla, dla chętnych. Czy do tych dokumentów załączników możemy mieć wgląd? Nie przewidujemy, proszę Państwa czegoś takiego, ale pewna droga dojścia jest, dlatego że jeżeli by Państwo kiedyś się zapisali na nasz kurs Joda, to tam faktycznie uczestnikom tego kursu przekazujemy wzorcową dokumentację ochrony danych. Natomiast jeżeli chcieliby Państwo konkretnie do tego, co dzisiaj żeśmy omawiali do zestawu uzyskać dostęp, to prosiłabym po prostu o kontakt z, z naszymi doradcami na stronie odo24.pl w zakładce kontakt znajdą Państwo dane do doradców, tak? I można, można się skontaktować i, i myślę, że, że w miarę jakiejś przystępnej cenie nabyć tą dokumentację, ona jest bardzo szczegółowa. Mamy też, proszę Państwa, co ważne wersję uproszczoną dla takich mniejszych organizacji. Mogę nawet jeszcze na chwilkę może Państwu pokazać tą wersję uproszczoną. Sekundkę. Wersja, proszę Państwa, uproszczona wygląda tak. 14 jest tak tych dokumentów, tak, tak dla mniejszych organizacji. Dobrze. Co dalej? Okej, okay, tutaj mają Państwo odpowiedź odnośnie udostępnienia prezentacji. Okej. Okay. Kiedyś prawnik zarzucił nam używanie nazwy ASI, ponieważ jest to ze starej ustawy. No ale to, czy ze starej ustawy, to jakby nie, nie jeszcze nie, nie tworzy nam, chyba, tak, tej, tej niezgodności. Administrator Systemów Informatycznych przecież nie, nie jest zabronione, żeby taką nazwę używać. Faktycznie ona była w starej ustawie, ale jakby nie widzę przeszkody żadnej prawnej, żeby w swojej dokumentacji posługiwać się takim sformułowaniem właśnie administrator systemów y, informatycznych. Mm, dobrze, co więcej? Czy należy tworzyć odrębną dokumentację do RODO i odrębną, jeżeli chodzi o ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości? Tam są proszę Państwa pewne odrębności i jeżeli chodzi o dokumentację do ustawy DODO, to faktycznie mamy odrębny zestaw. Mogę też Państwu go pokazać sekundkę. Mamy taki zestaw Dodo, tak? I wygląda to w ten sposób, że też mamy politykę bezpieczeństwa, politykę zarządzania zasobami informatycznymi, właściwie bardzo podobna, natomiast tutaj ta polityka część formalnoprawna się nieco, nieco różni, ale faktycznie coś takiego u nas funkcjonuje i też jest do... Do nabycia. Link odsłonięty do archiwum Młodo jest nieaktywny, nie można znaleźć strony. Nie, powinno działać, proszę Państwa. To wyświetlałam, tak? Także to, to, to działa ta strona archiwalna. Ale ważna uwaga, ona ma zniknąć za jakiś czas. Ułodo informował, że ta strona archiwalna zostanie zamknięta. Szkoda, bo pewnych rzeczy na, pewno na tej nowej stronie jeszcze nie jesteśmy w stanie odnaleźć. One są istotne w naszej codziennej pracy, więc pewnie dobrze sobie po prostu zapisać, jak na przykład wydrukować do, do PDF-a stronę zapisać sobie na komputerze, bo to się może w przyszłości przydać. Nie wiem dokładnie, kiedy ta scena archiwalna zostanie zamknięta, ale wiem, że są takie plany. Jak powinna wyglądać umowa udostępnienia danych na przykład biegłemu rewidentowi, sporządzenie sprawozdania finansowego? No może, proszę Państwa, tak wyglądać jak, jak w tym naszym załączniku do dokumentacji można jak najbardziej to wykorzystać. Tak, biegły rewident jest odrębnym administratorem, to jak najbardziej potwierdzam, jest też takie stanowisko Łodo. Też można, proszę Państwa, te zapisy z tej naszej wzorcowej, przykładowej umowy udostępnienia wpleść do umowy takiej o współpracy z biegłym rewidentem. Jak komu wygodnie? Można oczywiście wtedy jako odrębną umowę zawrzeć i wtedy powołać się na tą umowę główną, czyli tą, w której się umawiamy z biegłym rewidentem na to, że nam wykona badanie sprawozdania finansowego, albo można sobie po prostu te zapisy tak przekleić do tej umowy głównej o współpracy, do, do, dopasować słownictwo, dopasować nazwy stron i mieć to wszystko w jednej umowie. Te zapisy dotyczące udostępnienia, na przykład jako taki jeden bardzo rozbudowany Paragraf. Można też to w ten sposób zrobić. Czy są konkretne wytyczne, co powinna zawierać umowa udostępnienia, oraz w jakich przypadkach szczególnie warto ją zastosować? Ja, proszę Państwa, uważam, że na pewno w przypadku udostępnienia danych podmiotom prywatnym, bym taką umowę zdecydowanie rekomendowała. Jeszcze bardziej bym rekomendowała, jeżeli to jest udostępnienie podmiotowi, który nie jest w naszej grupie kapitałowej, bo jeżeli chodzi o podmioty z grupy kapitałowej, no to tutaj jeszcze mamy motyw 48 RODO, na który się, 47, RODO, na który możemy się powołać, odnośnie tego, że mamy prawnie uzasadniony interes do przekazania danych do innego podmiotu w ramach grupy przedsiębiorstw, ale z drugiej strony, tak, jak mamy tę umowę udostępnienia, to mamy czarno na białym. Która spółka, której spółce przekazuje, co przekazuje, na jakiej podstawie prawnej przekazuje, i nie ma co do tego wątpliwości. I mamy bardzo łatwy sposób na wykazanie, ewentualnie przed organem nadzorczym, co żeśmy jakiej spółce przekazali i w jakim, w jakim celu, na jakiej. Podstawie. Oczywiście, tak jak wspomniałam, no z podmiotami publicznymi takiej umowy jasna sprawa nie, nie zawrzemy, bo na pewno nie będą też zainteresowane. Działają na podstawie ustawy i, i, i z nimi takiej umowy. Nie ma zwyczajnie potrzeby zawierać. Z biegłym rewidentem nie trzeba zawierać umowy powierzenia. Zgadzam się, jak najbardziej umowy powierzenia nie, bo to odrębny ADO, ale umowę udostępnienia jak najbardziej można, bo to jest umowa ADO-ADO pomiędzy odrębnymi administratorami.